I już oficjalnie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry kochane Zamościu. Dzień dobry po raz 21 na spotkaniu przepięknego święta folkloru podczas 21 Międzynarodowego Festiwalu Eurofolk Zamość 2024. And now once again officially welcome Zamość, welcome our dear audience, welcome everyone to the official opening of 21st Eurofolk, International Eurofolk Festival 2024. Za chwilę na naszej scenie zaprezentują się nasi festiwalowi goście, którzy z wielką nadzieją pokazania tego, co mają najpiękniejszego w swojej kulturze, będą chcieli tutaj się przed Państwem zaprezentować. A na początek chcielibyśmy tylko powiedzieć, że Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Eurofolk Zamość 2024 zorganizowany jest pod patronatem honorowym prezydenta miasta Zamościa pana Rafała Zwolaka, przewodniczącej Rady Miasta pani Agnieszki Jadczyńskiej, a organizatorem są Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna oraz Zamojski Dom Kultury. In a moment you will see official performances from all our guests before that. Tych festiwalowych gości prosimy o prezentację zespół z Czech. Z Brazylii. Pozdrawiamy grupę Zamojszczyzna i wszystkich obecnych na koncercie. I powitajmy na scenie zespół z Indonezji. We are from Indonesia. We are very honored to participate and perform in this Eurofolk Festival this year. I hope you enjoy. I serdecznie witamy na naszej scenie zespół z Kenii. Jambo Jambo Kenya! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Witamy serdecznie naszych gości z Puerto Rico! Pisamy mas poszko, jesteś se Puerto Rico. Saludos Polonia, nosotros somos de la isla del encanto, Puerto Rico. Hello Poland, we are from Puerto Rico. I witamy serdecznie naszych kolejnych gości, zespół z Meksyku.
Ballet Aztlán. Venimos representando a México. I gospodarze naszego festiwalu, zespół pieśni i tańca Zamojszczyzna Polska. Zespół pieśni i tańca Zamojszczyzna. Witamy was bardzo serdecznie i gorąco, jak widać, naszą wspaniałą, zawsze wierną zamojską publiczność oraz wszystkich gości przybyłych na Eurofolk. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy na scenie już praktycznie wszystkich naszych gości. Poprosimy teraz o oficjalne rozpoczęcie festiwalu, otwarcie pana prezydenta miasta Zamościa, pana Rafała Zwolaka, panią prezydent Martę Pfeiffer oraz przewodniczącą Rady Miasta Zamość, panią Agnieszkę Jarczyńską. Thank you very much to all the groups for the presentation. We would like to now give the floor to the local authorities and have on stage the president of our city, the Miss President of our city, and the chairman of a city council. Dzień dobry. Hello everyone. Szanowni Państwo, witamy wszystkich Państwa w Zamościu, w mieście wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Witamy na zamojskiej Starówce, miejscu, gdzie za chwilę zespoły będą prezentować. Szanowni Państwo, wiecie, że Zamość zawsze był wielokulturowy. I taki jest dzisiaj, taki był wczoraj i taki będzie przez najbliższe dni. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym mieliśmy tą możliwość przywitania wszystkich zespołów międzynarodowych w zamojskim ratuszu. Podzieliliśmy się upominkami, zespołami. My daliśmy zespołom nasze regionalne produkty. Zainicjowaliśmy pierwszy taniec. Okazało się, że potrafimy. Było bardzo ciekawie. Szanowni Państwo, dzisiaj przeszliśmy ulicami Zamościa. Było bardzo kolorowo, bardzo wesoło. Szanowni Państwo, za chwilę zabierze głos pani przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Jarczyńska i pani prezydent Marta Pfeiffer i za chwilę oficjalnie otworzymy 21 Eurofolk. Drogie zamościanki, drodzy zamościanie, wszyscy nasi przybyli goście, którzy wybraliście Zamość na te letnie dni i na ten cudowny festiwal, jakim jest Eurofolk. Nasi cudowni tancerze, ich akompaniatorzy. Proszę Państwa, po prostu bawmy się dzisiaj dobrze, przyglądając się kulturze folkowej, nie tylko tej, której znamy tutaj w Zamościu, ale tej, która przybyła do nas ze świata. Życzę Państwu niesamowitych wrażeń. Proszę Państwa, serdecznie witam naszych znamienitych gości. Serdecznie witam turystów i serdecznie witam mieszkańców naszego miasta i w tej gorącej atmosferze życzę gorącej zabawy. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim gościom z zagranicy za to, że chcieli do nas przyjechać, chcieli pokazywać swoją kulturę, prezentować się przed Państwem i oczywiście dziękuję organizatorom ZDK i Stowarzyszeniu Zamojszczyzna. Szanowni Państwo, 21 festiwal Eurofolk uważam za rozpoczęty. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, a my w imieniu organizatorów zapewniamy, że tak gorąco będzie aż do samej niedzieli. Wiele, wiele atrakcji przed nami, a przed Państwem jeszcze raz delegacje wszystkich zespołów, które zaprezentują się w ramach 21. Międzynarodowego Festiwalu Eurofolk Zamość 2024. Zespół pieśni tańca.
tańca za mężczyzna Polska, zespół z Meksyku, zespół z Puerto Rico, zespół z Kenii, zespół z Indonezji, zespół z Brazylii, zespół z Czech, ale to nie wszystko. Podczas tych 5 festiwalowych dni będzie naprawdę bardzo, bardzo wiele atrakcji, a teraz powoli zaczynamy oficjalnie nasz festiwal. Zapraszamy do pięknie się patrzy, jak kultura, jak muzyka, taniec łączy ludzi. To miejsce, ten festiwal, ta impreza od 21 lat ma właśnie to na celu. Dziękujemy Państwu serdecznie, że jesteście z nami od tych 21 lat i że zawsze bardzo dużymi tłumami przychodzicie tutaj na nasze koncerty. Jesteśmy Państwu wdzięczni, to jest zawsze dla nas taką iskierką nadziei, że naprawdę warto po raz kolejny tak piękną, folklorystyczną, kolorową imprezę tutaj na Rynku Wielkim organizować. It's beautiful to see how music unites us all despite language, cultural barriers. We also are very appreciative that we have such a dedicated audience that every year comes to see and watch performances during our festival. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie. Państwu prezydencji naszej dziękujemy za oficjalne otwarcie i zaczynamy nasz festiwal. Jako pierwszy zaprezentuje się gospodarz, czyli zespół pieśni i tańca Zamojszczyzna. Pokrótce tylko przypomnijmy, od 39 lat działa przy Zamojskim Domu Kultury. Od samego początku zespołem kieruje pani Jolanta Kalinowska-Obst, która jest także dyrektorem artystycznym naszego festiwalu. Zespół zaprezentuje się w tańcach zamojskich i tańcach lubelskich. After this official opening, we would like to move on to artistic part and invite you for the first performance by our local group Zamojszczyzna, run since 40 years by Jolanta Obst, who is artistic director. You will see in a moment dances from our region, from city of Zamość and Lublin.
powitajmy gorąco tych, dzięki którym ten festiwal w Zamościu się odbywa. Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Szanowni Państwo, przyszedł ten moment, kiedy musimy po prostu Państwa poinformować, że 21 raz już jesteśmy tutaj na rynku, ale na pewno Państwo zapomnieli, że podczas festiwalu odbywa się wiele imprez towarzyszących. Między innymi taka jedna, oczywiście w piątek się rozpocznie. Przypominamy o tym, będzie to kiermasz sztuki ludowej. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do namiotu naszego organizacyjnego, gdzie jest biuro organizacyjne. Tam się Państwo dowiecie wszystkiego na temat i festiwalu, i organizatorów, i tego wszystkiego, co się będzie działo aż do samej niedzieli, tutaj na rynku wielkim w Zamościu. Także serdecznie Państwa zachęcamy. Przypominamy także, że jak co roku odbędzie się plebiscyt na Miss i Mistera Eurofolku. A small reminder, our festival is organized for the 21st time, and as you well know, it's not the only, the concerts are not the only part of it, since starting from Friday you will have a market of local producers.